Zapraszam Cię, Paweł, jeżeli możemy prosić o parę słów. My, protestanci, polscy protestanci, zawsze mieliśmy pod górę. Ale nikt nie skazywał nas na więzienia czy roboty przymusowe. To zrobiła władza PiS-u. To za PiS-u się stało, że za to, co pastor mówi na kazaniach w kościele, krytykując zabobony i dogmaty katolickie, krytykując zabszaństwo władzy, krytykując prezydenta Dudę, za to grożono mi więzieniem, a jutro rozpoczynam roboty przymusowe. Sprawy Pawła Kowieckiego. Apelacje wszystkie wniesione w tej sprawie okazały się bezzasadne i to powiedziałbym przez stopień wręcz oczywisty. Po pierwsze, utrzymuję zaskarżonym rok mocy. To nie chodzi o treści wypowiadane przez oskarżonego, który mógł mieć taki stosunek do określonych kwestii religijnych, jaki miał, tylko o sposób, w jaki się wypowiadał. Więc rzecz nie dotyczy tutaj sporu o charakterze teologicznym, tylko po prostu kwestii kultury języka i niczego więcej. Szczęka mi opadła i jak kiedy sędzia odczytał i uzasadnił, to po prostu nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. Pamiętam moment wyroku, to było... Nie zabrzmi to optymistycznie, ale ja się za wiele po polskim wymiarze sprawiedliwości nie spodziewałem. To był trudny moment. No, pamiętam swoją pierwszą reakcję, to był płacz, takie niedowierzanie. Trochę tak jakby z opóźnieniem docierało do mnie to wszystko, co się dzieje. Takie załamanie, taka... Bo cały czas myślałem o tym, że to będzie uniewinnienie. I tak pomyślałem sobie, jak to teraz będzie dalej, nie? Zidiocięła Polska. Polacy są widowaci. Kościół to prostytutka. Wyglądają narodowcy katolicy, a w środku zwykłe śmierdzące zatekłe kacapskie jajce. Czy to się mieści w słodzie wypowiedzi, te treści? Nie wierzyłam, że można prowadzić tego typu sprawy i wydać taki wyrok z powodu słów, które pastor mówił na nauczaniu swojego kościoła i jako redaktor telewizji mówił w telewizji. Słowa, które nie były wulgarne, były owszem bardzo krytyczne, były ostre, ale ma prawo prowadzić tego typu debatę. Nie wszystkim się to musi podobać, nie wszyscy muszą słuchać i to jest ich wolność. Ja chcę tego słuchać i uważam, że jako Polka mam do tego prawo. Sędzia ten wyrok odczytał jak Katarynka. Tak jakby to nie były jego słowa, tylko chciał to jak najszybciej chyba odczytać, ponieważ później po skończonym przeczytaniu tego wyroku złapał się za głowę. No tak jakby wstydził się tego, co przed chwilą powiedział. Oczywiście nie był karany, miejscu zamieszkania ma opinię, no Kryształową, wtedy dużo mówić, tak kurator napisał. Przypadek pastora Chojeckiego, no to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji. To, że uciekamy się do tego typu rozwiązania problemu świadczy o jakości naszej debaty publicznej. Chciałbym, żeby to było w większym pakiecie skasowane, że wszelkie przepisy cenzurujące swobodę wypowiedzi, wyrażanie swobodnego swoich poglądów, niezależnie od tego, jak oburzających, zostały skasowane. Takiego przepisu w naszym porządku prawnym być nie powinno. Jest to przepis dyskryminujący wszystkich innych, którzy nie są katolikami. Jeżeli my będziemy karać publicystów, dziennikarzy za to, że mają określone poglądy, że nie zgadzają się z czymś, no to ja mam wrażenie, że efekt będzie tylko odwrotny, dlatego że w miejsce jednego pastora pojawi się inno, 10 czy tam 20 innych. Solidaryzujemy się z Pawłem i śpiewaliśmy dla niego. Paweł jest naszym przyjacielem, a drugi powód no to taki, że doświadcza niesprawiedliwości. Wolność to wśród
szczęście, wolność, to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur, znaleźć przejście. To państwo polskie skazuje porządnego człowieka na jakieś roboty przymusowe, dlatego że biskupom czy władzy nie podoba się to, co mówi. Jest to po pierwsze manifestacja naszego niezadowolenia z tego, co dzieje się w Polsce, że mniejszości religijne, zamiast być dodatkowo bronione, są dyskryminowane, a wręcz poprzez użycie państwa dręczone i, no i poniżane. Zdobyli na obronę. A idziesz jutro z pastorem Pawłem Chojeckim na roboty przymusowe, tam pod skansen będzie pikieta? Tak, wybieram się. Tak, idziemy. Co będziesz tam robić? Protestować. No jak będzie możliwość, żebym pomóc, to chętnie pomoże. Miejmy to szybko za sobą, powiem ci, o co chodzi. Sprawa jest, wiesz, taka religijno-polityczna. Mam wyrok do ciebie. Ja sobie to no, na przymusowe roboty. Skansenie. Siądźcie, proszę. No wiesz, przychodzę do ciebie, żebyś wiedziała, że to jest taka sprawa dość głośna, stąd. Ja w tym momencie siedzę między biurkiem a muzeum, więc... Ale że tutaj mogą być jakieś media, jakieś tego typu rzeczy, nie? Bo ja oczywiście uważam, że jestem niewinny, co to... Tak. Mhm. Zresztą to jest no, proces białoruski. Odpracuję, co trzeba, ale to nie będzie, że tak powiem, po cichu. Że tu mogą być jakieś pikiety, jakieś tego ale typu z czyjej rzeczy. Strony? No, ze strony ludzi, którzy są wkurzeni na ten haniebny wyrok. Że bo ja mogę zrobić tak, że my na przykład nie będziemy tej decyzji, bo to ode mnie w dużej mierze podobno zależy, czy chcę, żeby to się działo tutaj, czy nie. Tak, ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin w miesiącu. To się nazywa ograniczeniem wolności nawet. Tak? No tak, no. My to nazywamy robotami przymusowymi. No, tradycja w Polsce w czasach okupacyjnych była. Czyli mam się stawić 18 Jeszcze sekundeczkę, 18 września. Jest jeszcze troszeczkę czasu. Dzień dobry, witamy Państwa w ten zapowiadający się pogodowo piękny dzień, ale jednak jakże smutny dzień, jeżeli chodzi o wolność słowa w naszym kraju. Według trzeciej RP jestem przestępcą, zostałem skazany na 8 miesięcy robót przymusowych. Dzisiaj mam rozpocząć wykonywanie tych prac, a przestępcą jestem, bo krytykowałem dogmaty katolickie i prezydenta Dudę. Od tego wyroku nie przysługuje mi już odwołanie. To się stało po raz pierwszy w historii. Mam nadzieję, że ta zbrodnia sądowa, zbrodnia na wolnościach obywatelskich, na konstytucji, która gwarantuje rzekomo wolność słowa, zostanie przez Polaków odnotowana i że ten mały kamyczek uruchomi lawinę. Dlaczego przyjechałaś aż z Berlina, żeby wesprzeć pastora Pawła Chojeckiego? Chciałam wesprzeć pastora, bo to jest nasza wspólna sprawa. Jest odbierana bardzo powoli, ale jednak wolność słowa. Atmosfera pod skansenem dobra. Pierwszy raz byłam w ogóle na pikiecie. Widać było tu solidarność, widać było właśnie, że jesteśmy tam w jakimś ważnym celu. Po manifestacji poszliśmy właśnie wraz z tatą w kilka osób rozpocząć te prace i poszliśmy właśnie do biura dyrektor skansenu. Witam z tej strony, Paweł Chojecki. Ja tu na roboty miałem się zgłosić jako skazaniec dzisiaj. Czekam tu przy wejściu no, w dyrekcji.
Drodzy Państwo, ja proszę o opuszczenie terenu. Może zostać tylko jedna osoba. To jest Pan Artur? To ja z nim chciałem porozmawiać, jeśli... Proszę Pana, mam tak przekazane z kancelarii. Tu może zostać tylko jedna osoba. Ja potrzebuję opieki medycznej, mam na to zaświadczenie. Także musi ze mną zostać pomoc medyczna. To może Pan tak przekazać i jak chcemy rozmawiać przez pośrednika, no to bardzo proszę o przekazanie tej osobie, która tak Panu zadysponowała i poczekamy, co będzie dalej. Dobrze, przekażę. Dziękuję. Dziękuję. Cześć. Czekam na tego pana. To pan Artur, tak? Dobrze pamiętam imię? Nie wiem. No ten od skazańców? Skazańców? Nie wiem. Kiedy dowiedziałem się o zamiarach prokuratury, szukałem prawnika. W Lublinie nie znalazł się żaden mecenas, który chciałby mnie bronić. Dzięki Bogu mam przyjaciela z dawnych lat, prawnika, adwokata, no ale on mieszka na drugim końcu Polski, w Koszalinie. Tak jak rozumiem, to tu w Polsce już nie mamy drogi, normalnej drogi odwoławczej. Będziemy musieli spróbować poprosić Rzecznika Praw Obywatelskich o to, aby się zastanowił, czy nie da się kasacji złożyć. Bo tylko on, rozumiem, tylko on może kasację teraz złożyć do Sądu Najwyższego. No jest taka jedna możliwość, nad którą się zastanawiam, bo wydaje mi się, że sąd był niewłaściwie obsadzony, ale to na skutek tych ustaw covidowych jest taka sytuacja, że sąd się zrobił jednoosobowy. Sąd Najwyższy w sprawach cywilnych uznał, że jednoosobowy skład sądu jest nienależytym sądem i no jest podstawa kasacyjna ewentualnie tego rodzaju. Ale jeszcze raz, no to nawet jak złożymy tę kasację, bo na razie no to ma Rzecznik Praw Obywatelskich i no Ziobro, no który przecież był inicjatorem. Ziobro no to, na pewno nam pomoże. Na pewno nam pomoże, to jest oczywiste. Czyli no po ludzku no to tylko Rzecznik Praw Obywatelskich lub ta kasacja, że nie było trzech, tylko jeden sędzia. Tak. Ale tak jak rozumiem, wyrok cały czas jest prawomocny, pomimo tego, tych uchybień. Wyrok jest prawomocny. No ale jeszcze została ta droga europejska, ona tam na kilka lat jest rozłożona. Zdaje się, że tutaj szybko się sprawiedliwości nie doczekamy, ale no, na przykład Doda się doczekała tam po latach. Po 8. Witam, pan Artur. Tak. Dobrze, czekamy. Zapraszam do pracy. Tylko takie pytanie. Ja potrzebuję opieki medycznej, stale przyjmuję leki i w sytuacji zagrożenia mam na to zaświadczenie lekarskie. Także proszę o to, żeby mogła mi towarzyszyć przynajmniej jedna osoba z lekami na wypadek pogorszenia stanu zdrowia. Dziękuję bardzo. Dodatkowo jeszcze chciałbym zadać pytanie, bo chciał się dzisiaj zgłosić charytatywnie do pomocy tutaj w tym miejscu. Chciałbym pomóc. Charytatywnie to ja nic na ten temat nie wiem. Nie wiem, czy można takie rzeczy robić. Wolontariuszy nie przyjmujecie? I ja, proszę pana, nie. Także pana, jeżeli pan sobie życzy, zapraszam. Dziękujemy państwu. Została wpuszczona ostatecznie jedna osoba jako pomoc medyczna. My musieliśmy po prostu czekać poza murami skansenu. Ja z Pawłem Skopnikiem poszedłem do dyrekcji, do sekretariatu zapytać się, czy nie możemy poodbywać trochę ochotniczej, wolontaryjnej pracy razem ze skazańcami. Jak tam? Rozmawialiśmy z panią dyrektor, ale niestety nie możemy się zgłosić na wolontariuszy, żeby pomóc skazańcom. Za drzwiami słyszeliśmy bardzo przerażone i takie nerwowe rozmowy telefoniczne. Najprawdopodobniej wicedyrektora, który tutaj z pracownikami konsultował, jak połknąć to żabę, czy jak podejść do tego jeża, że tu osoby się zgłaszają, ponieważ chcieliśmy zgłosić się na wolontariat dzisiaj do pracy razem ze skazańcami. No niestety nie potrzebują wolontariatu, ale sam fakt, że tutaj coś się dzieje, przeraziło organizatorów i dyrekcję całego tego skansenu. Z niewiadomych powodów została wezwana ochrona. Stoimy na zewnątrz i tyle, nic się nie dzieje.
tego, co wiem, no to wtargnęliście państwo na, do środka jakoś tam. Nie wtargnęliśmy. Rozmawialiśmy z panią dyrektor, zaprosiła nas do gabinetu. Nie wtargnęliśmy. To dostał pan fałszywe informacje, nie wtargnęliśmy nigdzie. Poza tym, jak pan widzi, stoimy na zewnątrz. Miotły mamy nie do czego ataku, tylko żeby było sprzątali. Ochrona później zdezorientowana, co niby się tu dzieje, skoro było trzy kobiety i dwóch mężczyzn, którzy stali pokojowo. Pojechali na koniec ulicy i tam poczekali chyba z 10-15 minut, zobaczyli, że dosłownie nic się nie dzieje i zrezygnowali i pojechali. To jest człowiek, który został nam sprzedany jako gówno w błyszczącym papierku i teraz już wszyscy państwo widzicie. Wtedy mówiliście się, że za ostre słowa, że my tu jak to tak przeciwko PiS-owi. Za te i za kilka innych wypowiedzi na temat Andrzeja Dudy zostałeś skazany, prawomocnie skazany na 8 miesięcy robót przymusowych. Czy zgadzasz się z decyzją sądu, że to jest obraza prezydenta Dudy? To jest porównanie. Tutaj mówię, że prezydent Duda został w kampanii wyborczej, czyli jeszcze wtedy kandydat Duda, został nam sprzedany jak, nie? Czyli daje porównanie. Zobaczcie, że ten sam człowiek, prezydent Duda, mówi o części Polakach, że to są świnie, które idą na film Agnieszki Holland. Prezydentowi można nazywać Polaków świniami, a ja, kiedy mówię o samym procesie wyboru i samej kampanii wyborczej prezydenta Dudy pierwszej, tej z 2015 roku, że on został przedstawiony jako fałszywy kandydat, no to nie mogę. Przecież to jest zwykła opinia komentatora politycznego, do której mam prawo. Ten człowiek odpowiedzialny za te roboty przymusowe powiedział, że okej, mogę iść z tatą jako opieka medyczna. Wziął go, już szliśmy do jakiegoś wyznaczania roboty, no i ten człowiek odebrał telefon. No i córik, wracamy do tego biura. Pierwsze, co uderzyło mnie, to kompletna zmiana nastawienia. Wcześniej ten człowiek był w miarę przychylny. Tutaj już widać było w nim strach. Mówi, że skansen się nie zgadza na mnie, czyli na osobę towarzyszącą i nie zgadza się na ten transparent, który ma na plecach. Też nie wyraża zgody na ten transparent, który pan nosi z tyłu. Ja zadzwonię do mojego adwokata. A propos... Pan pozwoli chwilę. No dlaczego? No bo nie wiem, czy to nie jest ograniczenie moich swobód to obywatelskich. No cześć Andrzeju, tutaj ten pan, co odpowiada za mnie, się skonsultował z panią dyrektor i ona odmawia, znaczy ten pan przedstawił mi decyzję tu skansenu, bo to rozumiem, czy jest oficjalna decyzja skansenu. Tak. Decyzję skansenu, no to dyrektor bierze za to odpowiedzialność, że nie może mi towarzyszyć opiekun medyczny, i że nie mogę być w koszulce Idziemy po wolność z takim napisem z tyłu skazany za krytykę Kościoła i PiS. Czy to nie jest pogwałcenie moich praw obywatelskich? A na jakiej podstawie pan Chojecki ma być ubrany? W jaki sposób? Normalne, robocze ubranie. A gdzie to jest napisane, proszę powiedzieć, w którym przepisie prawa? No nie wiem, ja tego nie wiem, ale no nie z takim transparentem, jak nosi na plecach. No ale to wie pan, ale to tam coś jest nie tak z tym transparencie? Proszę, zobaczyć. No nie chcemy takich haseł. No ja wiem, że wy nie chcecie, ale no wy nie jesteście właścicielami koszulki pana Chojeckiego ani pana Chojeckiego. Rozumiem. Pan Chojecki jest zobowiązany do wykonywania odpłatnej i dozorowanej pracy, ale wydaje mi się, że przepisy nie mówią, jak ma być ubrany. A jeżeli nie, to proszę nie dokonywać bezprawnych decyzji, że ma być ubrany w określony sposób, bo równie dobrze za chwilę powiecie, że ma być w majtkach. No bo nie, tak jest decyzja z kancem. A tymczasem Paweł Chojecki zgłosił się do pracy i wykonuje swoje obowiązki. Ja chciałbym poinformować, że przyszedł z grupą ludzi i chciałbym się skonsultować z kuratorem. I dzisiaj odstępuję od czynności pracy pana Chojeckiego. To proszę na piśmie dodać. To proszę to napisać na piśmie. Dobrze. Bo pan Chojecki się stawił i ten dzień musi mu być zaliczony. Dobrze. A pan uważa, że nie może pracować, to proszę napisać na piśmie. Dobrze. Podanie imienia i nazwiska, że pan rezygnuje z jego pracy w dniu dzisiejszym. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Czyli ja czekam na... pisemną tak, odpowiedź. Za dzisiaj dziękuję panu. A nie, ja tu czekam na pisemną odpowiedź. Ja nie mogę się stąd ruszyć, bo mnie tu ja mam nakaz.
sądowy nakaz, wie pan. Nauka katolicka mówi, że na głos kapłana w wyniku tak zwanej transsubstancjacji, czyli słów, które czyta ksiądz, bo nawet nie może tego sam powiedzieć, bo jakby się pomylił, to co? To Jezus z nieba nie przyjdzie. Mówi, koleś, wróć! Jeszcze raz! Zaklęcie niedobre! Te słowa w uzasadnieniu sądu pierwszej instancji obrażają uczucia religijne katolików. Co ty o tym myślisz? To jest przecież pokazanie teologii katolickiej. Oczywiście w sposób żartobliwy, to jest program dla młodzieży, tam wokół siedzi młodzież. Ja pokazuję, że to jest zabobon sprzeczny z Biblią, do czego mam prawo. Także absolutnie tutaj nie ma się czego przyczepić. Poprawnie przedstawiam teologię katolicką, a to, że ona jest głupia, to już nie moja wina. To nie zabawa. Niewykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno. No, także proszę na piśmie. W okresie miesięcznym. Tak? Nie. Decyduje kolega, kiedy pan ma odrabiać. Ale, to jest, ale ja jestem umówiony. A kolega mówi, że dzisiaj ale nie. To, na piśmie. Ale adwokat powiedział nie na jasno. Na piśmie. Musicie państwo po prostu... W ciągu kolega miesiąca. Decyduje w jakich dniach... W ciągu miesiąca. To nie dzisiaj. Dzisiaj panu zaliczymy godziny, zalicz tak. Panu. Ale to proszę na piśmie, ja na słowo to wiecie. Ale to nic nie będzie to na piśmie. Kolega ja zaliczy. Nie wiem, już szefa idziemy, czy jak go... Halo? Tak? Andrzeju, tu panowie chcą, żebym opuścił teren, a ja mówię, że nie, bez tego pisma na piśmie, że się zgłosiłem, no nie opuszczę, bo mnie później wsadzą do więzienia za niestawienie nie się. Nie wsadzą do żadnego więzienia. Ale pan o tym decyduje. Jaki jest problem z wydaniem dokumentu? No pan nie chce mi dać na piśmie tego, co mówił przed chwilą. Jesteś na głośnym, pan cię słyszy. Jestem. Dlaczego nie chce pan dać na piśmie? No dzisiaj nie jestem w stanie, ja mam swoich pracowników, ja na razie wykonuję rzeczy fizyczne. No to jak pan, chciałem się skonsultować pan też z panią kurator. A pan jest w ogóle uprawniony do występowania w imieniu skansenu? Nie. To dlaczego pan w imieniu skansenu oświadczy, że Paweł Beński ma wyjść? To nie w imieniu skansenu. To ja nie przyjmę pan oświadczenia. To ja no chodzi mi o to, że chcę się skonsultować z panią kurator. Pan jest nie wiem kto, nawet imienia i nazwiska pana nie wiemy. I mówi pan proszę wyjść. A później się okaże, że pan jest wie pan. Nie wiadomo kto i w ogóle Paweł Chojecki nie był tamtego dnia. Wie pan, ja takie numery to już widziałem nie raz. Więc proszę dać na kartce z imieniem i nazwiskiem, że pan mówi, że Paweł Chojecki ma dzisiaj sobie iść. A jak nie, to Paweł Chojecki stawił się do pracy. No co ma zrobić chłop? No, dobra, to czekamy na pisemną decyzję. Dzięki. A idzie, wychodzi. Nie chcą mnie tu. Co się stało? No, nie chcą. Mnie tu, mam na piśmie to ten dokument, że się stawiłem. Oni, o tu, proszę. Co będzie dalej, nie wiem. Ja swoje zrobiłem, ale widzicie, jak funkcjonuje państwo pisowskie. Że nawet jak się na odbycie kary zgłosisz, to też nie możesz. Taka moja uwaga, no państwo oczywiście no, starali się tam no, jakoś wykonywać te swoje obowiązki, ale oni rzeczywiście nie rozumieją, dlaczego ja nie biorę uszu po sobie i w pokorze, mnąc czapkę, nie przyjmuję tego wyroku, żeby nie było gorzej. To mi pokazuje, że jeszcze wielu Polaków nie rozumie, co to znaczy być wolnym Polakiem. Herbatka dla dziadka. Dzięki. Bo powiedzieli, że się skontaktują i ja mam czekać na telefon. No, to będziemy czekać. No, co zrobisz? Ale jest chyba niebezpieczeństwo, że nikt cię nie przyjmie, bo jak będziemy... No wiesz, na pewno widać było, że ta sprawa to jest dla nich jak gorący kartofel, szczególnie, że jest kampania wyborcza i tu coraz bardziej ludzie są wkurzeni i to mocno na ten PiS. Jak się w tym wszystkim czułeś? Bałeś się? Czy... Nie, bać to się... Nie. Oni się bali, a ja wiedziałem, że ja jestem uczciwym, niewinnym człowiekiem, który został niesprawiedliwie potraktowany.
i wszyscy to wiedzą. Ale to się dalej dzieje. Od czego zaczęła się ta sprawa? Od naszego sukcesu. W 2016 roku zaczęliśmy codzienne nadawanie programu informacyjno-biblijnego telewizji Idź Pod Prąd. To zaczęło się rozchodzić naprawdę w setkach tysięcy wyświetleń. I wtedy w internecie pojawił się ogromny hejt. Najpierw myśleliśmy, że to są jacyś ludzie spontaniczni, ale później widać było, że jest to akcja zorganizowana. Powstawały strony internetowe czy kanały na YouTube, które nas prześladowały. Ci ludzie posuwali się do przestępstw, grozili mi wielokrotnie śmiercią, czy mojej rodzinie, moim dzieciom, nawet wnukom. Jeden z nich zniszczył wejście do naszej siedziby i oblał je fekaliami. Kiedy to nie skutkowało, a my dalej nadawaliśmy, wtedy skrzyknęli się, nie kryli tego. Media narodowe też w tym brały udział. Także jeden z przedstawicieli Konfederacji tu w Lublinie skrzyknęli się, żeby złożyć donos do prokuratury, że rzekomo obraziłem ich uczucia religijne. Film naszej telewizji dostał się na festiwal filmowy NNW pod patronatem Andrzeja Dudy. Galę prowadzić będą dla Państwa Magdalena Uchaniuk i Marcin Kwaśny. A jak zareagowałeś na to, że ten festiwal jest pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy? No to jest człowiek, który z wolnością nie ma nic wspólnego. On albo jej nie rozumie, albo wręcz celowo zwalcza. Pastor po raz pierwszy w historii Polski skazany za krytykę dogmatów katolickich i władzy pisowskiej, między innymi jego. Duda miał okazję dwukrotnie przerwać tę farsę i zbrodnię sądową. Raz poprosiłem, żeby powiedział, że on jest za wolnością słowa, tak jak obiecywał w kampanii wyborczej tej, zanim był prezydentem, że zlikwiduje ten paragraf o obrazie prezydenta. Każdy obywatel ma prawo do oceny, każdy obywatel ma prawo także do krytyki. Nie każdy obywatel musi się ze mną zgadzać, aprobować moje działania, czy odnosić się do nich pozytywnie. Powiedział, że niech sąd robi swoje, on nie zajmie stanowiska. Drugi raz dałem mu szansę w tym roku, w styczniu. Postanowiłem poprosić, by skorzystał, nie żeby mnie ułaskawił, bo ja nie jestem winien, ale żeby skorzystał jako urzędnik najwyższy państwowy z prawa łaski i zamknął ten temat. Przestępców wcześniej w ten sposób, którzy dzisiaj są ministrami, ułaskawiał. Pedofili ułaskawiał. No to mówię, może i pastora ułaskawi i przerwie tę farsę. W ciągu paru tygodni, szybko, dostałem haniebną odpowiedź od prezydenta Dudy, który dzisiaj jest patronem tego festiwalu. W sprawie pastora, z prawa łaski, nie skorzysta. Hańba, Dudo! Czy
boisz się, że ten wyrok skazujący na ciebie ich rozochoci, że posunął się dalej i spełnił groźby wobec ciebie? To są ludzie bardzo mocno zdeterminowani, ponieważ prześladują mnie, mój kościół, moich najbliższych od wielu lat. Oni już się zmawiają w internecie, żeby założyć mi kolejny proces, żebym był recydywistą i trafił do więzienia. Proszę pana, a na Facebooku pod jakim nazwą pan występuje? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo odpowiedzialności prawnej. Czas, czy pani by zachowała się tak samo? Oczywiście, że tak. Ten film jest taki nasz osobisty. Główna bohaterka, pani Marianna Krasnodębska, za 10 dni skończy 100 lat. W czasie wojny cała rodzina ukrywała Żydów i pomagała im w getcie tranzytowym w Piaskach. My współczuli im i pomagali im, bo byli życi z nimi. Ja jeszcze przedstawię pana Marka Franczaka, syna Józefa Franczaka, ostatniego walczącego partyzanta, Lalka. Mówimy o bohaterach, o tych właśnie niepokornych, niezłomnych, wyklętych z przeszłości. Ale zadajmy sobie pytanie, i to jest misja nasza telewizji Idź Pod Prąd i tego filmu. Czy my dziś budujemy Polskę, gdzie tacy niepokorni, niezłomni, wyklęci mają swoje miejsce? Zobaczcie, tu mam taką koszulkę. Skazany za krytykę Kościoła i PiS. To się dzisiaj dzieje. Wychowany w patriotycznej rodzinie, służąc Polsce całe życie. Zostałem przez władze, nie komunistyczne, tylko spisowskie. Uczyniony kryminalistą. Zagłoszenie kazań protestanckich, krytykujących Kościół katolicki, no to protestanci to właśnie stąd się wywodzą. I krytykujących to, co złe robi rząd PiSu, ale i chwalących to, co robi dobre. I za to stałem się kryminalistą. Nie odbierajcie wolności słowa i religii, mówię do rządzącej większości, bo wtedy stracimy Polskę. Tylko Polska wolna dla wszystkich może kwitnąć i przetrwać. Dziękuję. Wytrzymalibyście znowu 3 godziny? Ja byłem gotowy stać do 6. Tak szybko się nas nie pozbędą. Tuż po 21 przed lokalem stało 1000 osób. Polska się obudziła 15 października, znaczy to się okazało, że Polska już jest zbudzona. In Poland this weekend the Polish people turned out in huge numbers. Skala przeszła wszelkie oczekiwania. To jest rewelacyjny wynik. Jest to większy wynik nawet niż w 89 roku. W tej chwili frekwencja jest największa w dziejach III RP. 74,38%. Frekwencja zaskoczyła cię? Rekordowa? Ucieszyło nas to, że tak wielu Polaków podobnie myśli. To było naprawdę takie święto społeczeństwa obywatelskiego. To było duże zaskoczenie. Też widziałam, że Polonia ruszyła masowo. Była to wielka radość i pamiętam, że kiedy tutaj mieliśmy właśnie wieczór wyborczy w Idź Pod Prąd na żywo, to bardzo mnie poruszyło to, że prawie 70% młodych poszło zagłosować. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest poniedziałek, 16 dzień października, a my kontynuujemy nasz wieczór wyborczy.
Polska się obudziła 15 października. Znaczy dokładnie to się okazało, że Polska już jest zbudzona, bo obudziła się wcześniej. Chwała Bogu, no normalnie jestem tak podjarany tym, co się dzieje. Trwa proces pastora Chojeckiego, oskarżonego m.in. o obrazę uczuć religijnych katolików i prezydenta Dudy. Oskarżyciele prezentują kolejny dowód w sprawie. Ksiądz z Pomorza. O, my biedni, o, ubodzy, o, kościółek na wiernych bym postawił, ależ nie mam gdzie. Prezydencie, już taka działeczka tu niedaleko, już może by... No może by sprzedać, można sprzedać, no z kościołowi będzie prezydent sprzedawał, już dać, no my biedni, my szaraczki, my ludziom służymy. No dobra, dać, no dać. Ha, mam, hipermarket, tam chcę stawiać. Pierwszy, kto daje, dwie bańki, cena wyjściowa, ksiądz proboszcz. No, jest chętny, patrz, masz, już. No to co sobie teraz kupimy? Porsche albo co gorsze? Kościół katolicki, który nas i was lubi dzisiaj, a nie gdzieś w ciemnym średniowieczu. Sąd postanowił rozprawę odroczyć. To wszystko już jest jasne. Ogłosimy postanowienie. Byłem na każdej manifestacji popierającej pastora Pawła Chojeckiego pod sądem apelacyjnym, bo nie zgadzam się na taką niesprawiedliwość. W ogóle dla mnie, zresztą myślę dla każdego człowieka, który kocha wolność, wolność słowa, niepoważne było to, że w ogóle proces się odbywa. Przy każdej rozprawie właśnie pod sądem apelacyjnym w Lublinie było przynajmniej kilkadziesiąt osób. Ludzie zjeżdżali się, żeby wesprzeć tatę, być z nim w tym dniu, nawet z Europy. Z różnych krajów. Z Niemiec, ze Szwajcarii, chyba też z Holandii, także ja byłam zaskoczona taką wielką frekwencją. Informowaliśmy ludzi, ludzie chętnie się tym interesowali, okazywali też wsparcie. Też nieraz pracownicy sądu, którzy wychodzili, pytali, o mnie osobiście pytali zresztą, po co my tu jesteśmy. Były także rodziny z dziećmi małymi. Ja się wzruszyłam, patrząc na te dzieci. To będzie procentować ich taką postawą obywatelską w przyszłości. Z rozprawy na rozprawę też wszyscy ci ludzie i tata razem zaczynali tworzyć ruch i to, co widzieliśmy później, ten ruch Idziemy po wolność, no to była kontynuacja właśnie tego, co działo się pod sądem apelacyjnym w Lublinie. Pod sądem, no wręcz takie pikniki wolności się odbywały. To było dla mnie wow. U nas to było rok temu, teraz na wyborach to się pokazało w całej Polsce. 3, 2, 1. Mamy już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Opozycja wygrała. Teraz będzie bieda i nędza. Nowa Polska, demokracja, PiS odsunięty od władzy. Tak. Pan Kukiz mówi, że my się daliśmy zmanipulować, nie biorąc komu karty do referendum. Aha. Naprawdę? Dziś, 15 października, skończył się w Polsce komunizm, a to, co mówiłam przez ostatnie lata, to tylko żarty. Jak ten wynik wyborów 15 października wpłynie na twój proces, na twoją sytuację? No, w sposób zdecydowany. Aż się uśmiecham, bo jeszcze niedawno z mecenasem Turczynem mówiliśmy, że jest tylko jeden sposób kasacji tego wyroku, czyli rzecznik praw obywatelskich. Ale okazało się, że przecież jest jeszcze druga osoba w państwie, która może taką kasację złożyć. Wtedy mówiliśmy, że ta droga to jest jak na Berdyczów, czyli Ziobro. A dzisiaj będzie już niebawem, mam nadzieję, nowy prokurator generalny. Prokuratura, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny.
co z tymi instytucjami? Rozdział ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego to muszą być dwie oddzielne osoby. Prokurator generalny ma możliwość szybkiej kasacji, znaczy wniosku o kasację tego wyroku i myślę, że nowy prokurator, w przeciwieństwie do tego, co robiła prokuratura Ziobry, no, upomni się o sprawiedliwość. Powiem panu szczerze, że mam taką satysfakcję, że Ziobro nie będzie już ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Wielką mam satysfakcję. Pismo od pani kurator. Tak, pani Grażyna Milaniuk wzywa mnie tu pod rygorem i tak dalej na początku listopada do złożenia wyjaśnień. Stawiennictwo obowiązkowe. Ale o jakie wyjaśnienia chodzi? No nie wiem, bo to powinna wezwać sobie skansen, czy panią z PiSu, która kieruje skansenem, żeby ona się wytłumaczyła, dlaczego mi uniemożliwiono wykonanie prac. Zgłosiłem się, kiedy trzeba. No ale w koszulce skazany za krytykę PiS i Kościoła, także... A to gdzie dlatego ci nie przyjęli tam. Gdzie jest zakaz chodzenia w koszulce skazany za krytykę PiS i Kościoła? Czego się spodziewasz po tej wizycie u kurator? Nie wiem, czego się spodziewam. No, albo mi wyznaczy jakiś nowy zakład, gdzie mam te prace wykonywać, albo nie wiem. No, pojęcia zielonego nie mam. Mówiłeś, że do pani kurator się zgłaszają twoi hejterzy. No oni się tym chwalą. No. Z tego, co przynajmniej ja wywnioskowałem z rozmowy z kuratorem sądowym, to on tutaj nie zamierza w żaden sposób patyczkować się z Chojeckim. Ich cel jest, żeby tak zmanipulować tę sprawę, że skansen mi odmówił wykonywania pracy, żeby to wyszło, że to ja coś złego zrobiłem, uchylam się, nie stawiam się i żeby mnie wsadzić do więzienia. Także no taki jest... Że uchylasz się od pracy społecznej. Tak. W pewnym momencie pan kurator traci cierpliwość, stwierdzi, że to jest delikwent niereformowalny i po prostu napisze do sądu wniosek o zamianę kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności. Tak. Czyli no, stanie się coś, czego, no, o czym my nawet nie mogliśmy pomarzyć. Sąd to jest to czarne duże tam przed tobą, z prawej strony, mniejsze niż ZUS to. To jest twoja druga wizyta u pani kurator? Jaka to jest osoba? Jeśli ta pani ma wrażliwe sumienie i jakieś tam doświadczenie życiowe, no to już po tym, co robią hejterzy teraz, powinna wiedzieć, z kim ma do czynienia i że ten proces to nie jest żadna tam sprawiedliwość, tylko no, taka ustawka polityczna. Poszła na zwolnienie lekarskie. Witam. Ja nazywam się Paweł Chojecki. Dostałem wezwanie do pani kurator Milaniuk. Ja jestem skazany za krytykę Kościoła i PiS-u na roboty przymusowe. Ciekawy zbieg okoliczności. Dzień po wyborach. Czyli jednak się wszyscy boją. Zobaczcie, jak to działa. Że są jaja co robią. No cóż, kto tu nie zna?
A jak tam sprawa z tym rzecznikiem? No bo tam wysłaliśmy dwa wnioski. Jeden ty wysłałeś, a drugi my jako Kościół poparty petycją, zdaniem polityków i tak dalej. Czy tu już mamy jakieś odpowiedzi ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich? Tak. Tak, rzecznik stanął na wysokości zadania i udzielił odpowiedzi, że wszystko z wyrokiem jest w porządku. Czyli ten wniosek o kasację odrzucił, no a my jeszcze czekamy na ten wniosek społeczny, czy też... Ja myślę, że to będzie, znaczy, że nie będzie odpowiedzi na to. Tu widać jakby jakość, zmiany jakości, jeśli chodzi o pracę rzecznika w stosunku do tego, jaki był pan profesor Bodnar, a w stosunku do tego, co jest teraz. No rzeczywiście, pan Bodnar, kiedy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to już wtedy wnioskowaliśmy o pomoc prawną jego biura. Napisał pismo, że tu zwraca sądowi uwagę na tę sprawę. Ja jestem w kontakcie ze środowiskami protestanckimi i rozmawialiśmy m.in. na temat artykułu 196 Kodeksu Karnego. Uważam, że ten przepis na pewno należy ograniczyć jego stosowanie. A to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest bardzo ważna, tutaj na to bym chciał zwrócić uwagę, że prokuratorzy muszą być niezależni w tych sprawach. Tak? To nie może być tak, że prokurator wykorzystuje te sprawy do celów politycznych. Już mamy. Dziękujemy za komunikat. Łączymy się mamy informację z Czarkiem Kłosowiczem. Tak, właśnie wyszli z sądu, widzicie, ze mną pastor Paweł Chojecki. Sąd odroczył wydanie wyroku do 5 czerwca, do 13, nie biorąc w ogóle pod uwagę tego, że pastor Paweł Chojecki ma wyjazd zagraniczny. Stwierdził sąd, że nie ma możliwości innego terminu. Zaraz posłuchamy, co nam powie Paweł. Myślę, że ten proces uruchamia coś w każdym takim porządnym człowieku. Taki mechanizm niezgody. Mogę nie lubić tego, co on mówi. Mogę się z nim nie zgadzać. Może nawet przesadził miejscami albo mnie uraził. Ale to, co mu zrobili, to jest takie słowo na K. Tu można powiedzieć, w sądzie apelacyjnym był koniec twojego procesu, ale przenieśmy się na chwilę do początku, czyli do sądu okręgowego niedaleko. Żądam ścigania i ukarania Chojeckiego, jak przebadania go podejrzewam u niego możliwość choroby psychicznej. Żądam, aby zabezpieczono sprzęt, z którego nadaje, żeby nie dochodziło do dalszej jego działalności. Potwierdza pan te zeznania? Tak, potwierdzam w całości. Jestem gorliwym katolikiem, który jego celem jest nawracanie bliźnich. To jest moim, mówię, obowiązkiem apostolskim. Mamy do czynienia z grupą osób, która jest z jakiegoś powodu niechętna wobec Pawła Chojeckiego i chce, żeby on w sferze publicznej nie istniał. Paweł Bieganowski, pracownik produkcyjny. Grzegorz Wysok, historyk. Adam Lex, bezrobotny. Tadeusz Pasztyka, grafik komputerowy. Elżbieta Kowalska, tłumacz. Michał Błaszczak, student. Radosław Patlewicz, pisarz publicysta. Wyrażam nadzieję, że jakikolwiek byłby wyrok w tej sprawie, mimo wszystko doprowadzi on do opamiętania się oskarżonego, bo tu nie tylko o jego ciało, ale i o duszę chodzi. Jako katolik wierzę, że może się opamiętać i nawrócić. Ja byłem tylko raz, dzięki Bogu, na tym. Właśnie, dlaczego byłeś tylko raz? Bo wiedziałem, że to jest zaprojektowane, żeby mnie upokarzać, chłostać, niszczyć, pluć mi w twarz. A ty, Radku, byłeś chyba na wszystkich rozprawach w sądzie okręgowym. Tak, tak. Polski sąd, nie? Zamiast pogonić tych hejterów, nie? To się, można powiedzieć, znęca nad uczciwym człowiekiem, nie? To takie ciężkie to było. A jak spotykaliście właśnie tych hejterów, którzy byli, powiedzmy, tymi pokrzywdzonymi, coś mówili do was? Były jakieś interakcje między wami? No jakaś kobieta mnie zaczepiła. Coś mnie wyzywała, ale już też tak nie pamiętam tych słów. Mhm. Ta od pasożytów chyba nas wyzywała. Pasożytów, kilkadziesiąt osób pasożytów. Pastor został skazany głównie na podstawie zeznań biegłej, prawda?
Tak, ale jak sama wtedy właśnie powiedziała, nie oglądała w ogóle żadnego Pawła kazania, nie? To jest, jak ktoś może nie oglądać i dawać werdykt tylko na podstawie kilku wycinków, to było tak absurdalne, że wydawało się, że sąd no jakoś tak wysłucha, owszem, ale to odrzuci, nie? No ale okazało się inaczej. Przy czym, Wysoki Sądzie, jeżeli mogę coś dodać, ja nie oglądałam żadnego z programów telewizji czy żadnego programu dostępnego w internecie. Pracowałam wyłącznie na udostępnionych mi stenogramach. Prokuratura bardzo długo szukała jakiegoś naukowca, który będzie chciał zrobić coś takiego. Śledztwo było przedłużane za zgodą prokuratora, który już bezpośrednio tam podlega Ziobrze. Także on kazał, żeby jeszcze drążyć, jeszcze szukać. Wreszcie znaleźli tę przybył Sadowską. A nazwanie osoby, która się tam objawiła zjawą, może być uznane za obraźliwe. To tak jakbym stojąc tutaj powiedziała, że Jezus jest duszkiem, bo zmartwychwstał i jeszcze próbowała go porównać do duszka Kasperka. No to była farsa. Ona zaczęła opowiadać jakieś pierdoły o duszkach Kacperkach czy jakieś takie i że to jest powód, że ja obraziłem uczucia religijne. A myśmy dali 5 naukowców, chyba 3 z tytułami profesorskimi. Wszystko odrzucił ten sam sędzia, na przykład profesor Bartość, były ksiądz jezuita, profesor, napisał opinię, tak, której... że to w ogóle te zarzuty to do kosza można wrzucić. Co do wniosku o powołanie innego biegłego, sąd nie widział podstawy do tego, żeby powołać tylko i właśnie innego biegłego, żeby sprawdzić, czy inne osoby mające wiedzę tu specjalistyczną w tym zakresie mają tożsame bądź odmienne zdanie. Jeśli nie ma innych związków, zamykam przewód sądowy, udzielam głosu z podziwu. Wysoki Sądzie, krytyka w tej debacie publicznej jest pożyteczna, pożądana, ale pod pewnymi warunkami, że nie jest napastliwa, złośliwa, oszczercza, że nie zmierza do dokuczenia komuś, że jest po prostu uczciwa i rzeczowa. Wolność wypowiedzi jest dla tych niegrzecznych. Wolność wypowiedzi jest dla tych, którzy są na granicy, którzy kształtują tą granicę. Dla tych jest wolność wypowiedzi. W obronie tych ludzi, moim zdaniem, powinien stawać sąd. W mojej ocenie oskarżony przekroczył granicę dopuszczalnej krytyki, stąd jego wypowiedzi nie mogą korzystać z ochrony, jaką daje konstytucja. Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu tak nie podoba się. Wnoszę o uznanie oskarżonego za winnego, popełnienie zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu i wymierzenie kary. 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tak orzeczonej kary na okres lat 2. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Radosław Patelicz, pana. Wysoki Sądzie, wnoszę o nałożenie na niego kary pozbawienia wolności w wysokości 1 roku w zawieszeniu na okres próby lat 3. Dzień dobry. Dzień dobry. Takich 5 tych żółtych, ale takich już najbardziej rozwiniętych, jakby pan mi wybrał. To dziwne, że dla żony żółte, ale ona taki kolor lubi, no. Ale nie, ale dlaczego? No już niektórzy mówią, że jakaś zazdrość czy coś. Nie, proszę pana. Proszę sądu, jeśli chodzi o znieważenie narodu polskiego. Ja Pawła Chojeckiego znam 30 lat. Jak przyszedłem na studia do Lublina, na Wydział Prawa, na UMCS, to poznałem Pawła Chojeckiego. Od tamtego czasu znam tego człowieka jako wyjątkowego patriotę. On, proszę sądu, od 30 lat prowadzi zaangażowaną działalność społeczną po to, żeby zwracać uwagę na istotne dla Polaków problemy życia społecznego. Ja się nie dziwię Pawłowi Chojeckiemu, który wyraził w swoich wyjaśnieniach stanowisko, że jeżeli jemu ktoś zarzuca znieważenie narodu polskiego, to dla niego to jest dla niego znieważenie, bo ten człowiek to nie robi niczego innego niż wojuje przy pomocy słowa o to, żeby temu narodowi się lepiej żyło. Ten człowiek w każdym programie mówi o tym, że on
Po to robi, żeby naród polski żył w dostatku, żeby naród polski był bezpieczny. W każdym programie, na każdym miejscu, w każdym momencie. A prokurator go oskarżył o to, że on znieważa naród polski. Proszę o to, żeby sąd uniewinnił. Dziękuję bardzo. Bawa Chojeckiego uznaje za winnego też tego, że publicznie znieważał osoby wyznania katolickiego z powodu ich przynależności wyznaniowej, a nadto obrażał uczucia religijne innych osób, a mianowicie osób wyznania katolickiego, jak również publicznie znieważał naród polski prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Do tej pory to miałem trochę takie wrażenie, że uczestniczę w jakiejś takiej inscenizacji, że to się nie dzieje naprawdę, nie? No a ten wyrok, no to spowodował, że to oni to zrobili naprawdę. To takie rozczarowanie, że jednak że naprawdę żyjemy w kraju, w którym sprawiedliwość nie ma żadnego znaczenia. Zaczyn ten na podstawie wskazanych wyżej przepisów wskazuje oskarżonego na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz obciąża oskarżonego wydatkami postępowania w kwocie 20 989 zł. Masz jakieś ideały na temat swojego państwa, nie? I że jakaś taka niegodziwość, taka perwersyjna nie może się tu zdarzyć, gdzieś ktoś to zauważy, naprawi i będzie dobrze, nie? A to się rozbiło. W tym państwie katokomuny to wszystko można zrobić. Nie ma tu żadnych norm, żadnych wartości, żadnych świętości, żadnej sprawiedliwości. No to jest stan, to nawet nie jest uczucie, to jest ciężar. Wypowiadane są słowa. Prezydent jest strażnikiem interesów Moskwy czy Berlina. Że prezydent reprezentuje interesy Uzbekistanu i tego typu wypowiedzi rzeczywiście są to wypowiedziami na pewno lekceważącymi. Chyba jestem trochę bardziej melancholijny, czyli smutny. Trudniej mi się cieszyć jakimiś takimi zwykłymi rzeczami, no bo mówię, moja wizja państwa, patriotyzmu, no została rozbita i w błocie obryzgana. Tak naprawdę oskarżony atakuje Kościół jako instytucję. To było celowe deprecjonowanie wiary katolickiej i dogmatów przyjętych. Można by było zacytować o tym, że cuda eucharystyczne to są bzdury. Samo deprecjonowanie Bożego Ciała jako obrządku uznawanego w Kościele katolickim. Sąd widzi nadzieję w tym, że oskarżony opamięta się, że jeżeli nawet będzie chciał wypowiedzieć pewną krytykę pod adresem Kościoła katolickiego, to musi ważyć słowa. Doświadczyliśmy zła tego państwa, no i dlatego poszliśmy po wolność. Dlatego te wybory 15 października, dlatego ruch Idziemy po wolność. A co jeszcze będzie, to nie wiemy. Ja lubię czerwone róże, ale... Dziękuję ci bardzo. W swoim własnym kościele, w budynku kościoła, kilka razy wstawialiśmy szyby i wyjmowaliśmy cegły z naszych pomieszczeń. W praktyce mojej, w Chełmie. To uważam, że te kamienie i te stłuczone szyby są obrazem pewnej rzeczywistości w Polsce. Przepraszam, uważa pan, że skazanie pastora Chojeckiego to będzie Zagrożenie dla wolności słowa. Dla wolności słowa, tak. I demokracji w naszym kraju. No nie bardzo widzę tu związek z tymi kamieniami, czy tam cegłami. Najprawdopodobniej to protestanci w nas nie rzucali. Czyli tak, z jednej strony ta okoliczność wzbudziła obawę, że będą wierni, czy... Niektórzy mieli na uwadze taką kwestię, jak obawa przed tym, że możemy być ograniczani w możliwości, no, wolności wyznania. A inni? A inni po prostu byli zaniepokojeni, że do tego dochodzi, że pastorzy są wzywani za swoje wypowiedzi do sądu. Czy pana zdaniem działalność pastora Pawła Chojeckiego
można by zakwalifikować jako podżeganie do nienawiści religijnej i podżeganie do nietolerancji religijnej. Nie, w żaden sposób. Wszystkich protestantów na całym Bożym świecie łączy to, że Biblia jest jedynym źródłem objawienia Bożego. I drugie, zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, a nie z ludzkich uczynków. Jak Paweł napisze, po to, żeby się nikt nie chlubił. W mojej ocenie pastor Chojecki jest odważniejszy ode mnie. I ja może właśnie z powodu groźby takiej rozprawy jak ta. Natomiast chcę powiedzieć, że powinni być tacy ludzie i trochę się wstydzę, że nie mam tej odwagi. Powoli nam upływa ten termin wysłania skargi do Trybunału tego Europejskiego. Mamy czas do początku stycznia. Skarga jest w trakcie pisania. Myślę, że w przyszłym tygodniu powinna być już przygotowana. Taka wersja wstępna. W zasadniczym zarysie. Co nam da tak ten wyrok, nawet pozytywny dla nas, po iluś tam latach tego Europejskiego Trybunału. Za kilka lat, po iluś tam latach okaże się, że miałeś rację. Czyli w praktyce można powiedzieć, tu niby jesteśmy pod jurysdykcją tego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a człowieka może zgnoić sąd w Lublinie i nic nie można z tym zrobić. Tak. Będziemy już kończyć, bo przenosimy się do sądu, bo tam trwają mowy końcowe w procesie pastora Pawła Chojeckiego. W pierwszej instancji pastor został skazany na 8 miesięcy prac społecznych. Nakazano mu także zapłacenie ponad 20 tysięcy złotych kosztów postępowania. Prokuratura oskarżyła go m.in. o obrazę uczuć religijnych katolików. Teraz udzielimy głosu oskarżonemu. Proszę bardzo, pan Paweł Chojecki. Wysoki sądzie, raczej milczałem na sali sądowej przez większość czasu tego procesu. Sam fakt, że prokuratura Rzeczpospolitej pastora o nieposzlakowanej opinii włóczy po sądach, jest ogromną zniewagą dla mnie, dla mojego kościoła i dla wszystkich protestantów w Polsce. Mowa końcowa była mocna. Byłem dumny z taty. Widziałem, że w ogóle się nie boi, mówi bardzo z taką dużą i pewnością, odwagą. Mówił tak bez miętoszenia czapki, bez bycia uniżonym, bez przepraszania, że żyje. Ja pamiętam, że mi tak serce biło wtedy, jak to oglądałam. Ja nie poszedłem do żadnego innego kościoła. Nie poszedłem niszczyć jakichś przedmiotów czci czy cokolwiek innego. Nie przerywałem nikomu jego czynności religijnych. Mówiłem to, do czego jestem zobowiązany Słowem Bożym w swoim kościele protestanckim i w protestanckiej telewizji. I Konstytucja Rzeczpospolitej gwarantuje mi wolność słowa. Dlatego chcę, żeby Wysoki Sąd wiedział, że w tej sprawie nie ci ludzie są pokrzywdzeni. To mój Kościół jest pokrzywdzony. To mój Kościół jest zaszczuwany przez nich. A mimo wszystko, to ja siedzę jako kryminalista. Proszę troszeczkę ciszej. Na ławie oskarżonych. Ja siedzę jako kryminalista. Ja byłam wtedy na sali rozpraw i miałam w pewnym momencie wrażenie, że Paweł unosi się nad tą całą sytuacją, nad ziemią. Mówił to z głębi serca, wyraził cały ból człowieka, który poświęcił całe życie dla głoszenia Ewangelii, do przyprowadzenia ludzi do Chrystusa, a w ogóle jest niezrozumiany. Proszę zrozumieć, Wysoki Sądzie, moje emocje. Jedynym moim przestępstwem w życiu to jest parę mandatów. Mam nieposzlakowaną opinię, która
jest konieczna do wykonywania mojego zawodu tak jak Wysokiego Sądu. To, co się tu dzieje, to jest zaprzeczenie sprawiedliwości, bo to oni szczuli na mnie, szczuli nawet na mojego wnuka, nazywając go synem Belzebuba. Ci, którzy tu siedzą, grozili mi śmiercią. Moje córki grożono im publicznie, oblaniem kwasem. Także mówienie, że kogoś z tych ludzi uraziłem, to jest kpina z wymiaru sprawiedliwości. Pokrzywdzeni, proszę sądu, to ja bym ich nazwał hejterami, a nie pokrzywdzonymi. To pokrzywdzenie uczuć religijnych Bieganowskiego. Wolę oglądać porno, niż słuchać Ewangelii. Przecież ten człowiek to napisał. To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych, bogobojny, pokrzywdzony, którego prokurator publiczny uznał za pokrzywdzonego. Drugi pokrzywdzony, pan Wysok. Taka osoba, pan Wysok, w internecie napisała, że Chojecki to się na cegłę powinien załapać, albo że się może załapać na cegłę. Drugi wrażliwy człowiek w zakresie uczuć religii. Sądzę, wnoszę o nieuwzględnienie apelacji obrońców oskarżonych. Pod pretekstem wolności słowa nie można tłumaczyć zachowań, które naruszają prawa osób pokrzywdzonych. Bóg na pełna pykę postawy oskarżonego powinna znaleźć odzwierciedlenie w adekwatnym wyroku, a skoro wyrok sądu pierwszej instancji związany z presami społecznymi nie wywołał u oskarżonego jakichkolwiek refleksji nad swoim nienawistnym zachowaniem, zmusić go do tego powinna realna groźba umieszczenia w zakładzie karnym, a więc wyrok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby. Dostarczyłem Wysokiemu Sądowi list mordercy z więzienia. Nic do niego nie przemówiło. Czytał książki, słuchał różnych kazań, był duszpasterz w sądzie, ale włączył sobie telewizję Idź pod prąd i pastora Chojeckiego. I to zmieniło jego życie. Ma Wysoki Sąd, to warta. Ja do takich ludzi mówię. I że powiedziałem pierd? Że powiedziałem zjawa? Że powiedziałem gnój, cytując apostoła Pawła? To jest moje przestępstwo? Żaden uczciwy człowiek na to się nie zgodzi. Jezus powiedział, nie umiecie rozsądzić? Rozsądźcie po owocach. Proszę zobaczyć, co się dzieje przed sądem. Czy to są przestępcy, nienawistnicy, ludzie, którzy kogoś atakują? To jest owoc mojej służby dla Jezusa, z powodu którego tu siedzę. Dziękuję. Trudno mi pod cokolwiek powiedzieć, na pewno takie duże wzruszenie i jak słucham tej mowy mojego taty, to tak sobie, tym bardziej sobie uświadamiam, jak ogromne zło zostało wyrządzone i z jednej strony to jest taki żal i taka wściekłość na to, co zrobił sąd i co zrobiła prokuratura, a z drugiej strony też w środku taka duma. Nasuwa mi się taki cytat chyba ze świata anglosaskiego, że ktoś się boi Boga, nie będzie się bał ludzi. I to mi się z tą mową bardzo kojarzy. Utrzymuję zaskarżony rok mocy. Apelacje wszystkie wniesione w tej sprawie okazały się bezzasadne i sąd apelacyjny nie stwierdza, aby ta kara, którą orzekł sąd okręgowy, mianowicie 8 miesięcy ograniczenia wolności, była bądź zbyt rażąco surowa, bądź zbyt rażąco łagodna. Nie spodziewałbym się tego, bo nie, że po takim wyroku nie, jest taki optymizm, że no to co, no to ja będę teraz prezydentem, nie będę startował na prezydenta, nie? Rozmawiałam z nim dzień wcześniej i zapytałam tatę, no ale co zrobisz, nie? Jak cię skażą? Powiedział, że cokolwiek by się nie stało, ja wiem jedno, że ogłoszę, że będę kandydował na prezydenta w 2025 roku i no,
Pierwsza moja reakcja była trochę takie niedowierzenie, śmiech, że to co się dzieje w ogóle. Pierwsza myśl? Bardzo dobrze. No, bardzo dobrze. Niech się boją, że nie będą sobie pomiatać pastorem, tylko on im pokaże. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. No, stwierdziłem, że to jest bardzo, bardzo dobry ruch, bo rzeczywiście wszystkie media o tym napisały. To był ten moment, że to nie będziemy tutaj załamywać rąk, tylko idziemy dalej, idziemy do przodu. To musi być jakiś taki krzyk wolności, że tu się dzieje niesprawiedliwość, jakiś protest, nie? I wtedy właśnie pomyślałem, że ogłoszę w momencie skazania mnie start jako kandydat na wybory prezydenckie 2025. O jakiej Polsce marzę? Nie chcę, żeby ktoś mi mówił, jak ja mam żyć, jak ja mam sobie podwórko zorganizować, gdzie ja mam sobie dom postawić, jak mam, nie wiem, spać, o czym mówić, o czym myśleć, no, żeby zostawili nas po prostu w spokoju. Nie oczekuję po państwie opiekuńczości wielkiej jakiejś. Po prostu, żeby było na tyle, na ile się da, sprawiedliwe. Ja, mówiąc skrótowo, marzę o Polsce, w której ani protestanci, ani innowiercy, ani ludzie, którzy nie wyznają żadnego Boga ani bóstw, nie boją się mówić, co myślą, krytykować, co myślą, i wszyscy mają zapewnioną wolność. O Polsce sprawiedliwej, to jest wiadomo. Chciałbym taką Polskę jeszcze zobaczyć. Kiedy Jurek Dajuk na koncercie wsparcia dla Pawła śpiewał piosenkę Marka Grechuty Wolność, to stwierdziłam, że się zgadzam z tymi słowami Grechuty, które właśnie są zawarte w tej piosence. To znaczy, chciałabym żyć w kraju wolnym, gdzie każdy mógłby, tak jak tam właśnie jest w tej piosence, rosnąć jak gałąź na jednym drzewie, gałąź do słońca, w różne strony. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
obejrzeliście moją historię. Mam nadzieję, że Bóg dopisze jeszcze kolejne wielkie rozdziały do tego, co się w Polsce dzieje. Jeśli zrobili to mnie, mogą też zrobić tobie. Ale jeśli razem będziemy starać się chronić wolność jeden drugiego, to razem nas nie pokonają. Dlatego tak ważne jest, abyś teraz podał dalej link, żebyś zachęcił swoich znajomych do obejrzenia tej historii i żebyśmy się jeszcze potem spotkali w tym, co będziemy razem robić dla wolności w Polsce. Do zobaczenia.